Słuchacie wiadomości Radia 100. Aby móc mówić własnym głosem, a zarazem by zapewnić obywatelom Bilskiego dobry serwis informacyjny i dobrą rozrywkę, zadbał senator o uruchomienie w 1995 roku własnej rozgłośni radiowej o zasięgu wojewódzkim, czyli dobrze już znanego w Pile i okolicy Radia 100. Dzięki zainstalowaniu nowego nadajnika znacznie powiększył się ostatnio zasięg owego radia. Starszym bratem Radia 100 w rodzinie farmutilowskich mediów jest czasopismo Tygodnik Nowy, które z biegiem lat zyskało mocną pozycję na rynku prasowym i wciąż poszerza krąg czytelników. Wieloletnia obecność firmy Henryka Stokłosy w północnej Wielkopolsce niewątpliwie wywiera znaczący wpływ na warunki życia w tamtym regionie. Niejako naturalnym dopełnieniem tego społecznego oddziaływania było powstanie własnych instytucji medialnych Farmutilu. Tygodnika Nowego, ukazującego się w nakładzie 48 tysięcy egzemplarzy na terenie 12 powiatów, oraz Radia 100, które zajmuje czwarte miejsce w regionie w tzw. słuchalności, ustępując tylko pierwszemu i trzeciemu programowi Polskiego Radia i stacji RMF FM. Działalność grupy firm Henryka Stokłosy nie ogranicza się do komercyjnych funkcji produkcyjnych i handlowych. Farmutil obecny jest także w sferze społeczno-kulturalnej swojego rodzimego regionu poprzez wydawanie Tygodnika Nowego oraz emisję programów lokalnego Radia 100. Redakcje obydwu tych instytucji medialnych mieszczą się w Pile, zaś ich zasięg obejmuje północną Wielkopolskę oraz południową część województwa zachodniopomorskiego.